Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości, a dokładnie w środku lasu. Dzisiaj chciałem ruszyć temat, po którym mogę mieć konflikt, gigantyczny konflikt z prawem, albo mogą mnie sprzątnąć z tego świata, ale mam na to wyjebane, bo ja jestem Piorun Elektryk. Dzisiaj zajmiemy się kompleksami dla elit, które są budowane obecnie na całym świecie. Są to tak zwane podziemne wary, albo inaczej podziemne mega miasta, mega metropolie, które są budowane z rozmachem przy użyciu wierteł plazmowych, nie TBM-ów, jakie je widzicie na różnych filmach dokumentalnych, jak to metro w Warszawie TBM-em robili. Nie, tu już są używane wiertnice plazmowe wysokiej mocy. Nieważne skąd ja to wiem, mam dostęp do takich informacji, nie będę zdradzać źródła, ale kompleksy są budowane na całym świecie i dlatego znikają mikroukłady, mikroprocesory, pamięci RAM, wszystko, ogólnie wszystko znika, stal, drewno, beton, nawet cegły, uzbrojenia, wszystko znika, dlatego że prace cały czas trwają. I już wam powiem przed czym. Rzekomo w 2024, ale też mówię rzekomo, to, że coś wydaje się logiczne, nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale to działa też w drugą stronę, że to, co wydaje się nielogiczne, nie znaczy, że musi być nieprawdziwe. A to, że nasi politycy są idiotami i kretynami, no to jest już logiczne, bo podejmują nielogiczne decyzje, aby tylko kasę z tego wyciągać. No więc chodzi o to, że po prostu jest teoria spiskowa, że przed naszą cywilizacją istniały 4 albo 5 cywilizacji wcześniej i o tym mówi bardzo dużo zakazana archeologia, w której na przykład oglądałem pewne rzeczy, że pokazywali, że na przykład znaleźli w Londynie młotek, który miał 7000 lat, a wygląda jak współczesny. Albo na przykład to, że w Rosji znaleźli w skałach mikroprocesor, który był datowany na ileś milionów lat. I tam Rosjanie go próbują uruchomić i coś tam, nie wiem, bo temat nagle zniknął, nie ma go w ogóle. Do tego różne odkrycia dziwne. Na przykład było takie zdjęcie blisko Antarktydy, bieguna południowego planety, że było zdjęcie na mapach Google na jakiejś wysepce blisko Antarktydy i tam było na zdjęciu UFO, że goście sobie stoją obok UFO, a tam pomiędzy lodem było widać jakieś układy scalone i tak dalej i te UFO se tam pod lodem leżało. No ale ogólnie chodzi o to, że rzekomo w 2024 ma dojść do Ziemia ma przejść przez jakiś, nie wiem, pas planetoid, czy obłok jakichś mikrometeorytów, czy obłok gazu. Ogólnie każdy mówi co innego, że albo rzekomo ma po drugiej stronie Słońca przelecieć planeta Nibiru i to ma zaburzyć grawitacyjnie Ziemię, mają być kataklizmy, wybuchy wulkanów, kolor nieba ma zmienić kolor na jakiś inny i ma ogólnie jakieś toksyczne wyziewy mają być na świecie, ludzie mają umierać po wyjściu z domu i tak dalej, w ogóle nie wiem, psy mają żyć z kotami, chłopy z chłopami, różne dziwne rzeczy mają się ogólnie dziać. To teraz sobie zażartowałem, ale jak już jechać to na ostro. No i ogólnie chodzi o to, że właśnie elity zakazaną archeologią, która jest dla nich, nie dla nas, bo my to jesteśmy klasa robotnicza, która ma zapierdalać i zbyt wiele nie wiedzieć. Przepraszam, że tutaj przytaczam, jak to się mówi, politykę komunizmu i tak dalej, ale powiedzcie, że tak nie jest. Zobaczcie, co się dzieje na świecie i powiedzcie, że tak nie jest. No i mamy o pewnych rzeczach nie wiedzieć, no bo motłoch nie może wiedzieć o zbyt wielu rzeczach, bo zaraz by popadł w anarchię i tak dalej. No i chodzi ogólnie o to, że oni to odkryli
i wyliczyli, kiedy to się zdarzy następnym razem. To się zdarza co 676 chyba lat, albo 3. Czyli z wyliczeń to zdarzy się w 2000, rzekomo, nie mówię, że to się zdarzy, rzekomo się zdarzy w 2024. I od 2024 mają być te właśnie kataklizmy, wybuchy wulkanów, zmiany pogody, w ogóle cuda na kiju mają się takie dziać, że ludzkość tego nie widziała, dobra. No i co? I oni w tych megamiastach gromadzą całą wiedzę ludzkości, serwery, komputery, wszystko ogólnie, całą elektronikę gromadzą, w iluś tam egzemplarzom każdego egzemplarza urządzenia, sztuki, części, zamiennych do jego działania i tak w ogóle wszystko. To jest takie mega myślenie, że naprawdę. I tam tymi miastami zarządza sztuczna inteligencja, rzekomo. Rzekomo sztuczna inteligencja, ale żeby ta sztuczna inteligencja działała, to są potrzebne mikroprocesory, mikroukłady, pamięci RAM, płyty główne, dyski SSD, NVMe, HDD, SRDD i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Karty graficzne, akceleratory, wszystko dosłownie. Dlatego rynek komputerowy zapadł się, no bo jest popyt, jest gigantyczny popyt. Na przykład był taki artykuł, że sztuczna inteligencja zakupiła 19 tysięcy kart graficznych NVIDIA, no i karty zniknęły. Nie ma kart. Nikt za nie nie zapłacił, a karty zniknęły. No i nie ma kart. I tu już fajnie się łączy to właśnie z tymi podziemnymi miastami, że to poszło tam. Tak samo z różnymi surowcami. Zobaczycie, że dziwnie na początku pandemii i tak dalej, gdy byliśmy odwróceni od informacji, zobaczcie, ropa znikała, wszystko zaczęło znikać, a teraz, gdy jest wojna na Ukrainie, wszyscy patrzą się tam, w Afryce jest też wojna, na całym świecie ogólnie są konflikty zbrojne rozgrzebane, wszyscy się tłuką, Rosjanie się napierdzielają z Japończykami o te wyspy, Chiny się tłuką z Indiami w Kaszmirze, drewnianymi pałami i się napierdalają tam ostro, bo nawet filmiki na TikToku widziałem stamtąd. O kurwa, tam to się napierdalają. Dobra, jedziemy dalej z tematem. No i to wszystko jest tylko zrobione po to, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, że elity budują sobie schrony na właśnie to, co się zdarzy w 2024. Ale piękny raz. No i dlatego oni budują sobie te schrony, żeby jak to do tego dojdzie, to żeby oni mogli się schronić, a my wszyscy mamy zginąć. I oni wtedy sobie wyjdą po iluś latach z takich schronów, z tych miast i zaczną cywilizację od nowa. Zajebiste, nie? No. I w Polsce też mamy takie właśnie wary. Najbliższa znajduje się w górze Waria. Kiedyś słyszałem teorię spiskową, jakoby pod tą górą był schron na 500 tysięcy ludzi. Możliwe, nie wiem. Chociaż powiem, w Darknecie jest dużo teorii na ten temat, że pod górą Karwarią znajduje się schron. I że tylko ci wtajemniczeni włodarze miasta wiedzą, gdzie jest wejście do tego schronu. No. Najlepiej to by było przeskanować georadarem i wiedzieć, gdzie jest tam wejście. Na pewno jest, bo w Polsce zobaczcie, że dziwnie zaczęły być wygaszane kopalnie, a cały czas z tych wygaszonych kopalni, które rzekomo już nie pracują, cały czas jest wywożony urobek. Wjeżdżają do środka betoniarki, różne sprzęty, dźwigi i tak dalej. No to kurwa, sorry bardzo, ale tam budują po prostu schrony. To nie jest kurwa, że kopalnie se zamknęli i chuj. Jeżeli mi nie wierzycie, poszukajcie w internecie i znajdziecie. Normalnie są wideo, gdzie normalnie kopalnie, te które były zamknięte, bo wygaszanie kopalń, zobaczcie, że tam cały czas zapierdalają robotnicy. Kurwa, rury są wwożone, dźwigi jeżdżą, betoniarki, wszystko.
Tylko to jest robione pod osłoną nocy, żeby zwyczajny taki Kowalski nie widział, co się dzieje. A jak zacznie się największy Armagedon na planecie, to oni wtedy spierdolą, a my wszyscy zostaniemy pozostawieni samym sobie. I jak to się mówi, jak sobie nie poradzisz, to zdechniesz. Wiecie, powiem tak, mam nadzieję, że to, co wam mówię, to jest takie tylko jakaś historyjka, która się nie zdarzy. Bo ja nie powiedziałem, że to się zdarzy. Mam po prostu taką głupią nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Ale temat jest tak mocny, że powiem szczerze, że osoby, które się tym tematem zainteresowały, to poczytałem w internecie i naprawdę 4 osoby nie żyją. Jedna jest kompletnie połamana, leży w szpitalu w New Jersey. Drugą osobę zamknęli w więzieniu rzekomo za coś, a podobno została wrobiona, bo nawet rodzina do tego doszła z papugą, że tą osobę po prostu rząd wrobił w jakieś akcje. Więc temat jest zajebisty, skoro kurwa ludzie giną, a wszyscy, którzy biorą się ogólnie za ten temat. A te schrony istnieją i są na świecie, bo na przykład powiem tak, w Warszawie istnieje schron też, ale jest też schron w Oku Niewie i w Parku Kampinoskim. To są schrony przeciwatomowe dla polskiego rządu jaruzelskiego jeszcze. I jest tajna linia metra, która jedzie tylko do Oku Niewa i do Kampinoskiego, gdzie jest ten schron. Dlaczego tam jest park nad tym schronem? Ciekawe, czy ktoś z was o tym wiedział, że nad tym schronem w Kampinosie jest park zrobiony. Żebyście tam kurwa nie łazili, żebyście tam nie grzebali. A jak ktoś tam wejdzie i zacznie grzebać, a to my go pod sąd, że niszczy park Kampinoski i 2 lata pierdla, ileś tysięcy kurwa złoty kary. Ha, ha, ha. I znów kurwa rząd wygrał. Tak to robią. Nie powiem, łeb mają do takich rzeczy zajebisty. Ale mnie się nie da wycytkać. Ja to znalazłem. Dokładnie jeszcze powiem tak, nie wiem, gdzie jest do tego wejście, ale jak będzie trzeba, to nawet rozpruję to jako strygę i tam się wpierdolę. Temat jest naprawdę mocny, bo Okuniew leży w moim zasięgu. Kampinos tak nie za bardzo. Jeżeli ktoś jest stamtąd, to może poszukać. Ale Okuniew jest w moim zasięgu. I Karwaria też. Jeździłem, szukałem. No to powiem tak, ta cała góra jest dosyć dziwna, bo według praw fizyki to deszcze, które leją, a nie wierzę, że ta góra istnieje 1000 lat czy coś, to normalnie by ją rozmyły. Ta góra by została rozmyta. A jakoś dziwnie trzyma się kurwa kupy. Coś jest tam pod tą górą i na pewno ktoś o tym wie, tylko trzyma mordę na kłódkę, bo jest zobligowany do trzymania tego w tajemnicy. A dzisiaj sobie jadę rowerkiem na przejażdżkę rekreacyjną. Co się dzieje za mną? Nic, pusto, pusto, a ja sam w lesie. Jeszcze tu brakuje jakiegoś czarnego samolotu rodem z amerykańskich filmów z Archiwum X. No dobra, ten film pójdzie na YouTube. Wolę tak krótko powiedzieć na temat, żebyście wiedzieli, co się ogólnie dzieje. Powiem wam tak, temat tych warów, jakbym zaczął, to ja bym skończył dopiero 5-6 godzin później. Bo to jest huk. To jest bardzo duży temat. Chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę Atora, wideo prezentację na YouTubie i sobie tam obejrzyjcie jego filmy na ten temat. Ja kiedyś wam obiecywałem, że ja ruszę to i powiem, co ja wiem. I powiem tyle, na tym zakończmy. I tak wam powiedziałem więcej niż w ogóle chciałem. Trzymajcie się. Piorun Burza Elektryk. Chciałem powiedzieć Piorun Burza Elektronik. Piorun Burza Elektryk. Powiem na koniec. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, nigdy się nie zdarzy. Ale przy tym poziomie wariactwa, który mamy obecnie na świecie, to tak 50 na 50. Trzymajcie się.